Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony, oczywiście Chmielo, to jest jak widzicie dokładnie kolejny odcinek naszej serii Bloodborne, czyli o tym jak Chmielu nie ogarnia tejże masakrycznej gry o nazwie oczywiście Bloodborne, czyli nie ogar totalny. Jak wiecie, jesteśmy tu gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli przy tej latarni, dzięki której możemy wracać do snu tropiciela. Czekajcie, tylko jeszcze pogadajmy, bo powiem wam szczerze, że wczoraj to tak już nie byłem na siłach podczas nagrywania tego odcinka poprzedniego, który widzieliście. Nie byłem za bardzo na siłach, żeby go nagrać i on tak w sumie był... Co tu gadał ten ziomek? That's your best bet if it's anything to do with unique types of blood. Across the valley, deep within, I have that. Katedra jakaś, tak? Katedra. Rewir katedralny. Możemy sobie to zapisać. Wiecie co? Gdzie jest ten nasz notatnik? O, jak się w to wchodziło? Notatnik, zapisz notatkę i tutaj sobie wpiszemy. Lol, jak te notatki. Co? What the fuck? O co z tymi notatkami? Poczynione notatki, przeczytane notatki, centrum jarną. Aha, bo to chodzi o to z tymi notatkami. Dobra, bo chciałem sobie zanotować, co ten gość gadał, żeby nie zapomnieć później. Dobra, nieważne, jak wiecie dobrze, poprzedni odcinek zakończył się tak, że dużo razy padałem tutaj, w tej okolicy, właśnie w tym tutaj distrykcie, że tak powiem, jarnamowskim, i w sumie skończyło się to tak, że padałem, w sumie padłem 7 razy, 7? Nie, 6 razy padłem, 6, pomyłka. Próbowałem to przejść i wyszło jak wyszło, nie dałem rady, w końcu widzicie, mam 0 tętnie i jebnęli mnie totalnie, padłem wiele razy, no i cóż, jest jak jest. Nie ma co ukrywać, trzeba iść dalej, spróbujemy iść dalej, zobaczmy jak to wyjdzie. Teraz na lekkim spokoju. Lekko przylamiłem, nie muszę tego mówić, nie lekko, tylko ponad grubo, bo widzicie, mam tylko tę miksturkę krwi, czy jak coś, nie wiem, miksturkę, tylko ten, no, jedną krew do leczenia i tętnień w ogóle, teraz mi dropły dopiero, no nic, bez stętnienia to tam jeszcze przeżyjemy, ale co jak co, no nie jest łatwo, zobaczymy jak pójdzie. To muszę przyznać. Chciałbym dojść do pierwszego bossa może dzisiaj, o ile się uda w ogóle, ale chciałbym dojść. Dobra, postaramy się ich... Czekajcie, złapmy sobie... Aj, stary. Chodź tu, no. Chodź. Dobra. Okej, padł. Trochę mi życia skosił, nie podoba mi się to za bardzo. Takie sytuacje nie powinny się wydarzać. Pamiętaj, skup się na unikach, to będę wiedział. Tutaj jakaś notatka na czas. Długa broń. Problem jest taki, że ich jest tam za dużo. Tam sobie otworzyłem przejście, co jak co, ale to przejście mi daje tylko tyle, że mogę sobie tutaj cofnąć z tego miejsca, tam się wychodziło z tej katedry Losewki, czy jak to się tam nazywało, tego Żyda, czy jak wyglądał przynajmniej jak Żyd, ten gościu, który nam robił transfuzję na początku z cutscenki. I właśnie jak wiecie dobrze, to From Software w tej gierce postarało się, bo w poprzednich grach nie było aż tyle cutscenek, co tutaj. A tu ponoć ich jest właśnie dużo. Więc postarali się z tą fabułą dużo bardziej. Zobaczymy jak ona zostanie rozwinięta. Będzie trzeba ją odkrywać. To jest pewne. Kurwa mać, czemu się oparzyłem tym gównem? Dobra, no nic. Tutaj dalej nic nie ma. Trzeba się starać iść w tamtym kierunku. Tam po prostu musimy iść. Kurwa mać, ich tu za dużo idzie. Ja
kurwa, aj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 
Ała, dokładnie. Dobra, co tu jest? Fiolka z krwią, bo świetnie. Jedna fiolka z krwią przyda się. Trochę mało. Dobra, ten padł. Ten wieśniak też padł. Jeszcze jeden. Aj, przyjarał mnie, no ale nic, pokonałem ich w miarę. Fiolka z krwią kolejna, idzie jakoś do przodu. Powoli, bo powoli, ale idzie. Nubski bardzo styl, jak widzicie. Pierwsze etapy. Chmielu traci całe życie, całe fiolki, wszystko. Ale stara się przynajmniej. Tego to już dobrze wiemy, że on tu jest. O, on coś miał dla mnie. Kule z żywego srebra, no fajnie. Może się przetransformujesz. Te transformacje tych broni to jest coś kurwa zajebistego. To mi się okrutnie podoba. To jest takie świetne, animacja tego i w ogóle taki klimat. W ogóle ta gra ma taki mroczny klimat. To jest niepojęcie. Taka ciężka jest. Ała, właśnie ten koleżka tutaj nas ostatnio zaskoczył. Tu chyba następny był też, nie? Szczęście, mężczyzno. Ten klimat w tej grze po prostu to jest... Co jest? Ała. No kurwa, bez... Serio? No i co ja mam kurwa zrobić? Powiedzcie mi, co ja mam zrobić w takiej sytuacji. Złapała mnie, kurwa, wóz mnie złapał. Wóz mnie złapał, patrzcie, staram się go popchnąć. Biegnę, o tak, piękne, jestem normalnie tym. Jak po Turcji się śmigają takie ziomki. Co, riksze mi się jeżdżą właśnie, pchają takie riksze. Nie wiem, jak oni się nazywają, kurwa mać, no bez... Najlepiej mi szło jak do tej pory, a tu mnie takie gówno złapało, gdzie tu jest jakiś checkpoint? Przywróć checkpoint, no ja pierdolę. Czemu mnie to złapało? No, wyskocz mi z tego wozu, stary. No, kurwa. Dobra, chuj z tego wielki będzie, ja pierdolę. Kurwa mać, no super, zajebiście, muszę od nowa powtarzać, jak nie mnie zabiją, to mnie kurwa dojebie właśnie riksza. Riksza. No to chujstwo. Indyjskie to jest bardziej, a nie tureckie. Ja pierdolę, no i właśnie tak będzie wyglądać seria z Bloodborne, dokładnie tak. Wiem, że będzie mega... Ciężko, mega agresywnie, mega ciężko, mega agresywnie i mega będzie dużo powtarzania, ale kurwa mać teraz, no normalnie szło mi najlepiej chyba jak do tej pory. Widzieliście ile jak zabiłem? Na tej trasie? Skill jakiś się zaczął wyrabiać, a tu nagle taki głupi, perfidny kutafon o nazwie... Nie będę mówił jakiej, złapał mnie w swe sidła i nie chciał puścić. O, ale faza. Ha, puścił mnie skurwysyn, dobra. Myślałem, że mnie złapał tutaj już na zawsze. I dziwne... Aha, bo ten, bo checkpoint jakiś widoczny mnie złapał. Checkpoint mi złapał, więc po prostu... Jak sobie opuściłem grę, to mnie tutaj zrespiła, nie przy dzwonku. O kurwa, stary. Skąd ty się tu wziąłeś, to ja nie wiem. Dużo was tam, chłopaki? Oni tam idą wszyscy, no. Ło, stary! Kurwa, bez przesady. Uleczę się.
Bo to jest niebezpieczne mocno. No dobra. Podejdę do niego od tylca. No jest stary. Dobra, tu jest następny, widzę. Kurwa! Nie! No nie! No nie! No nie! Nie! Siódmy dead. Ja pierdolę! No nie wiem, czy ta gra jest dla mnie. No nie wiem, no nie wiem, ludzie. No nie wiem. Ale powiem wam szczerze, że kurwa ta gra cierpi na liczne dropy FPS-ów. I to jest widoczne. I to jest naprawdę widoczne. Patrzę się i patrzę, a tu kurwa mi naprawdę te klatki lecą w dół. I niezbyt mi się to podoba. Ładuj mnie, kurwo, bo mnie zaraz strzeli. No zajebiście, od nowa. Centrum jarną. Ale dobra, spróbujemy jeszcze raz. Gdzie ten kutafon? Tu chodź, chodź tu. Dobre. Chodźcie tu, downy. Tam ci idą? Idą. Idzie ten ruch oporu normalnie na mnie. Idą następni? Chodźcie tu, wsiury, chodźcie. Fiolka z krwią? Świetnie. Chodźcie, wsiury, no. Gdzie jesteście? Wszyscy? Please, please, please. No tutaj taki kozaczek z niego. Dobra, kule srebra przynajmniej dropły. Idziemy dalej. Tamtych to jebać, tych dwóch w końcu. Spróbujmy dotrzeć do tego bossa może dzisiaj. Co ta moja postać robiła? Zbierała kule? What? Ale ten system, kurwa, system łapania tych przeciwników jako cel to jest tak dziwny, że to jest niepojęcie, powiem wam, że... Dobra. Z tego dropu zero. I teraz jest pytanie, czy ja sobie jak tutaj pójdę, to czy mnie nikt nie złapie? O dobra, idą na mnie. Idą następni. Oni jakieś dziwne trasy wykonują. I to mnie niepokoi właśnie. Ten to w ogóle spierdolił gdzieś. Dobra. Tam coś się okrutnie drze. Gdzie to coś się drze? Kurwa, tam coś jest za tym bramą. Dobra, jest progres, bo doszliśmy do tego etapu, gdzie powinniśmy chyba dojść. Tak w miarę.
No nie wiem, jak tam na nich ruszyć, cholera. A co oni są, kurwa, głusi, że ja se tu stoję i to jest, kurwa, dziwne. Stoję, niszczę te wszystko, to wszystko tutaj. Ci są głusi i, kurwa, nic nie słyszą. No nieźle. Patrzcie, jakie w ogóle tu jest AI tych, kurwa, przeciwników, to ja nie wiem. Ten se biegnie mnie rozwalić, tamci stoją w ogóle, Jezus Maryja. No nieźle, nie żebym cisnął na tą grę czy coś, ale naprawdę, kurwa. Tutaj nie mogę odpuścić tego AI, bo to jest zjebany system. Chodź tu, no chodź. Dobra. Ci padli, wszyscy jest spoko. Teraz tu idzie dwóch chama i tu idzie po prawej tych. Dobra, wiecie co, jakby to rozegrać? Ha. Dobra, ała. Aj. Idą następni. Chodźcie, chodźcie, chłopaki. Po kolei. No chodźcie. Aj, stary! No kurwa, nie! Boże. To był przedostatni gościu, kurwa jebana w dupę mać, który stał mi na drodze, padłem już chyba siódmy raz. Nie, ósmy. No zajebiście. Zajebiście, kurwa. Zajebiście. Zajebiście. Świetnie. Świetnie. Jest świetnie. Ta. Zajebiście. Wiem, że pewnie się musicie totalnie ze mnie śmiać, ale etap początkowy, ja tu tak lamię, pewnie to jest, no to jest swoisty tutorial, przechodzimy, jakby nie było. Ja padam na tutorial, no ja pierdolę. Kij tam idę jeszcze tamtych rozwalić, może właśnie fiolki dropną. Niech tu się łatwo rozwala. Chodźcie tu, wsiury. No chodź tu. I patrzcie, ile fiolek dropło w ogóle. Trzy fioleczki, no. Dobra, chodźcie. Po kolei, po kolei. Dobra. Po kolei, chłopaki, po kolei. Jeszcze jeden został, mówią. No to chodź tu, koleżko. Dobra, ten też padł. No nieźle. Tam u góry jest chłopak, czy nie ma go? Teraz to już tak na takiego, wiecie, luza cisnę, bo można powiedzieć, że obeznaję się w temacie bardziej. Rozmieszczenia przeciwników. Przeszukaj trupa, kule, no nieźle. Teraz ten tutaj, skurwefens. No chodź tu. Jak widzieliście wcześniej, jeden gościu mnie zabił, a ja miałem, mimo tego, że ja miałem dosyć sporą liczbę HP, nie?
To po prostu tylko zależy od tego, czy się wycofamy w danym momencie, czy nie. Dobra, trzech odleciało, jakby nie było. Następni na razie nie idą. Można górą spróbować pójść. Kurwa, taktyka, logika. Dobra. A tak a propos, co w ogóle daje mi... Bo ja sobie go mogę tak tuningować, że mam trzy przeciosy. O, albo na taki. Ale nie widzę żadnych zmian, co? Jakichś specjalnych, czy co byś, to by coś zmieniało. Co my tu mamy w ogóle? Koktajle, czemu ja ich nie mam ustegowanych? Znak tropiciela na razie może nie. Dobra, tu idą. Oj, kurwa. Szybko, życie. Dobrze. Idzie nasz, jakaś zjawa idzie. Tutaj jakiś gościu próbuje właśnie z nimi walczyć w tym momencie. Ale nie wiadomo, jak mu to wychodzi. Dobra, my sobie tutaj... Próbowałem właśnie tych gości rozwalić w miarę. Czekajcie, jak tu wygląda sytuacja? Gdzie są moje tętnienia? Dobra, życie, szybko. Okej, bo zaraz padniemy. Kurwa mać. Więcej ich matka nie miała, no ja pierdolę. No nie, no nie, zdupcaj. Dobra, uff. Trzech rozwalonych w miarę. Na mega farcie. Jakby nie było, na mega, mega farcie. Tam mamy przejść, wiem o tym, odzyskałem swoje tętnienia, ale zanim tam przejdę, ja chciałbym tutaj jakoś w jakiś sposób... Może tych wsiurów rozwalić, nie? Albo tego, co tam... Oni tu będą szli, nie? No idą tu skubańce, ale zarazem ten ziomek. Tego można było rozwalić sobie ładnie. Nic z niego nie dropło, no cóż, ale tutaj będą teraz szli. Ty, koleżko, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Chodź. Dobra, ja sobie łyknę, otoczaki poszły, fajnie. Tu jeszcze powinien być jeden gościu, nie? Tam ich idzie trzech. Ten już padł, dobra. Ten z karabinkiem, z kulami padł. Idzie trzech kolejnych, ostatnich już chyba, miejmy nadzieję. W pewnym sensie. Znaczy otoczakiem, teraz dopiero otoczakiem rzuciłem. Jezus Maria, ja myślałem, że otoczakiem rzucam, a tu kule mi schodziły. No, spierdalaj, bo padniesz zaraz. Dobra, uff. Jezus Maria. Mam nadzieję, że to na razie spokój. 7 deadów zaliczyłem, ale nie doszedłem jeszcze do etapu... Wiecie którego. Z tych notatek mało co korzystam, a powinienem chyba.
Kule z żywego srebra, okej, przydadzą się. Dobra, teraz póki co jest czysto niby, nie? Można obczaić, czy tu nie było nic ciekawego dla nas. W sensie właśnie jakiegoś NPC-a może spotkać. By dało radę, czy coś. Cuda, przedmiot. Przedmiot przed tobą? Gdzie? Gdzie ten przedmiot? Cuda, przedmiot. Przedmiot przed tobą. No słabo, bo z tego trupa nie mam żadnego przedmiotu. To tak trochę dziwnie, no ale okej. Masakra tu była. Boże, ile ich tu było. A to są dopiero początek. Ja nie chcę myśleć, co będzie później. Strzeż się ślepoty. No dobra, cóż, póki co tu nic nie widzę jakoś specjalnie. Tam coś niby jest, ale tam się nie da przejść. O Boże, tam coś wali w te drzwi, a stąd spierdalam. Mnie tu nie widzieli. Nawet mnie tu nie było. Tam jakiś big thing tam jest. Strzeż się, wielka bestia. O właśnie. Jakbym jej nie słyszał. Kurwa, jak z tym walczyć, powiedz mi. Odłamek krwawego kamienia, no nieźle. Co tu jest? Co tu się dzieje? Stuck outside on a night of the hunt. Oh, you poor, poor thing. To kościół jakiś chyba, nie? Znaczy wszystko tu wygląda w takim wiktoriańskim stylu jak kościoły, no ale... Dobra, Van Helsingiem też jedzie ta postać. To też jest mocno zauważalne. Co tam jest? Znalazłem jakieś przejście. Chyba tam pójdę. Zabiję te bestie, bo... O kurwa, właśnie. No! Kurwa, ała. O Boże. Jezus Maria. Chryste Panie, oby tu był skrót do jakiegoś checkpointu, czy jest chuj wie co. Na coś takiego liczę, bo checkpointów to tu w ogóle nie ma. Jak padamy to... Ała. Od razu wiecie gdzie się odradzamy. O, coś jest... Coś tam było. Co to mi dropło? Rosa chłodnej chwili, to są te tętnienia, no dobra. A jak się bym przeniósł do... Aha, to jest to... Żeby się przenieść do tego, to muszę znaleźć latarnię, do latarni wrócić bym musiał. Żeby się przenieść do, wiecie, do snu tropiciela i tam sobie ewentualnie coś upgrade'nąć. Koleżko, coś ty tu robił? Są jakieś dorsy. Z tą big bestią to ja nie wiem, czy ja chcę walczyć póki co. Ciemno jest strasznie w tej grze. Au! Właśnie nie lubię tej ciemności, bo kurwa, patrzysz wróg, a tam przeciwnik, nie wiadomo skąd. Jezus Maria.
Plaga, wózki inwalidzkie. Szczęście. A jednak, widzieliście? Dobrze mówiły te notatki, że na wózku inwalidzkim trzeba się strzec przeciwników. Ostry koktajl. Tak księżycowej nocy, który rozpoczął. No. Tek księżycowej nocy? Co to jest niby? A nie, tej księżycowej nocy. Jakiś kurwa, nie wiem kto to robił, spolszczenie. Tłumaczenie, ale dobrze mu to szło. Notatka niezła. Także na przyszłość PlayStation Polska, czy nie wiem kto tam robił, tłumaczenie tej gry. Niech się poprawi, bo ja pierdolę. To już nie pierwszy raz, nie ostatni pewnie. Ale... no cóż. Cóż to za przejście. No kurwa, nie wiem, no. Tu jakieś bydle zaraz spotkam pewnie, nie? Właśnie o takich bydlętach mowa. Kurwa, wow, stary! Jakiś checkpoint by mi się przydał jak nic, bo to jest niepojęcie przecież. Ja tu śmigam i śmigam, a checkpointu nie widać i nie widać. A tak po cichu. Okrutnie dobrze mi poszedł. Kurwa, tam w ogóle coś tam, jakieś się rzeczy kroją. Zbyt ostre. Ja jeszcze tutaj nie zeksplorowałem, tam nie zeksplorowałem. Ludzie. Dajcie mi sobie do tego, nalajcie w miarę podejść. O kurwa. Tam jakieś dwa bydlaki schodzą. Odłamek krwawego kamienia. O, są te drzwi, o Boże. Kurwa, jak się cieszę, że są te drzwi. Teraz można padać normalnie. Są te drzwi, wiecie, które to są drzwi? To są te, które, o właśnie, do tej... tego nas z Dingsa mogą doprowadzić. Chodźmy do snu tropiciela, zrobimy sobie jakiegoś upgrade'a swoistego, a tymczasem zaraz będziemy chyba kończyć odcinek, bo on zbyt długo trwa, udało mi się przejść ten etap. Kurwa, zaczynam ogarniać powoli coś w tym Bloodborne, ale powoli, powoli, powoli zresztą. Widzicie jak jest. I pamiętajcie, piszcie rady, jakieś dla mnie oczywiste, swoiste, bo rady są dosyć ważne i ciekawe i przydają mi się zdobyć przedmioty. Co możemy sobie za tyle tętniej kupić, co my mamy? Nie wiem co w ogóle kupować. Broni, że zero. Tutaj co najwyżej jakieś itemsy można sobie kupić. Coś w stylu... A jak mogę sobie prze... A nasze ile ma? Nasza czapka ile ma? Nasza ma 20. W sumie dobre to jest. Może bym sobie kupił takie rzeczy. Czapkę bym sobie kupił. Tunikę. To. I to. I będziemy mieć nowe EQ w sumie. Nie wiem czy dobrze robię, ale wydaje mi się, że spoko póki co. O, i teraz... Posłańcu, powiedz mi, jakbym chciał sprzedać swoje przedmioty, to jest kaptur ten. O, dostaniemy trochę tętni, także spoko. Nie, nie, fiolki to ja sobie mogę kupić w sumie. Z dwie sobie kupię, żeby przydały się. I z jeden mało to, albo też z dwa.
Wiem, że można było tam wybrać liczby, ale okej, okay, dobra. Gdzie jest kowal? Swoisty kowal, czy coś w ten deseń? Tu mamy nagrobek Jarnam. Aha, to jest wiadomo co. Nagrobek przebudzenia, nagrobek przebudzenia, nagrobek przebudzenia. No nieźle. To był nasz stary ziomek, którego już go nie ma. I stary, bo stary był on. Kurwa, aha, bo brakuje jakiegoś systemu. Nie mogę niestety póki co z kowala korzystać. No nic. Coś jeszcze tu jest w tym takim neksusie swoistym, czy nic? Nie widzę nic. Co za dodatko? Okej, okay, czyli możemy przekazać swoje myśli. Przez ten notatnik taki. Jak coś będzie, to na multi bardziej. To jest to awaryjne odzyskiwanie kul ze srebra. Niepotrzebnie tego użyłem. Chciałem zobaczyć, o co chodzi, ale niepotrzebnie to użyłem. Zamknięte, no co ty, nie powiesz. Mamy taki zajebisty teraz strój, wiecie, taki jak był na początku w trailerach i w ogóle. Dobra, wiecie co, ja myślę, że będę kończył ten odcinek. Nie ma co się pieprzyć, będziemy dalej zwiedzać tutaj Jarnam w następnym odcinku. Także chyba to by było na tyle. Kurwa mać, nie przeniosłem się do tego, co chciałem. Nic, zaraz się przeniosę do tego, co chciałem. Także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście. No i widzimy się w następnym odcinku. I cześć wam wszystkim.